Sama musím mesec ráno. Z tego fragmentu, który sobie czytałem ostatnio. Kiedy Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, dowiedział się od anioła, że będzie ojcem, że będą mieli dziecko, to nie uwierzył. Nie uwierzył. Mąż Boży, kapłan. Kapłan Boży. Kapłan, który był wysoko postawionym kapłanem. Zobaczył anioła i też nie uwierzył. Anioł do niego powiedział: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu na imię Jan. I będzie miał radość i wesele i wielu z jego narodzin radować się będzie. Będzie mówiony wielki przed Panem. Anioł przynosi mu jasne, klarowne poselstwo z imieniem syna. Wszystko bardzo dokładnie. Mimo wszystko Zachariasz nie wierzy. Co powiedział Zachariasz? O czym to poznam? Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Zachariasz zapytał, jaki będzie tego znak? Enigmatyczny ruch duchowy. Mówi to ludzi, musisz widzieć te rzeczy, o których mówi Bóg, bo inaczej, jeśli nie będziesz ich natychmiast widział, to są one nieprawdziwe i w ogóle na nich się nie skupię. A odpowiadając, anioł rzekł do niego: ja jest Gabriel, stojący przed Bogiem. I zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Aż mu się przedstawi. Otóż za nim mówisz. I nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się dostanie. Bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Ten 20 werset jest ważnym wersetem. Chciałbym, żebyście o nim rozmyślali. Za nie mówisz, bo nie uwierzyłeś. Wiecie, jaki jest skutek tego, że odrodzeni z Bożego Ducha ludzie tracą orientację, przestają się realnie komunikować z Bogiem i ze sobą nawzajem? Niedowiarstwo. To niedowiarstwo. Zanim mówisz, nie będziesz się mógł komunikować, bo nie uwierzyłeś. Zanim mówisz, bo nie uwierzyłeś. Słowom, które wypełnią się w czym? W swoim czasie. Wiara to pewność, że słowo Boga wypełni się w odpowiednim dla tego słowa czasie. Oto jest nasza wiara. Nasza wiara opiera się na tym, że przyjmujemy Boże Słowo jako Boże Słowo i nie ma tam nic więcej. I wierzymy w to, że w odpowiednim czasie nastąpi manifestacja. Ale diabeł przychodzi do życia chrześcijanina i on kradnie tą rzecz i mówi do niego: zapytaj Pana, jaki jest znak. Powiedz do Boga: jeszcze nie widzę, jeszcze nie dotykam. To o co chodzi, Panie Boże? O co chodzi diabłu? Żebyś wycofał się z wiary. I jeśli się wycofujesz z wiary, tracisz komunikację. Nie przychodzą następne objawienia, a inni ludzie w kościele zaczynają być przed Tobą zawoalowani. Już nie widzisz ich służb, już nie widzisz ich namaszczenia, już nie widzisz ich powołania. Już nie widzisz ich przyjaźni. Łatwo ci zwinąć tyłek w drogi i się wycofać. Bo za nie mówiłeś. Z niedowiarstwa. Zanim mówisz, mówi do niego Archanioł Gabriel, delegat Boży nad 1/3 wszechświata.
zanim mówisz, bo nie uwierzyłeś. Coś wam powiem. Komunikacja to twój przyjaciel, brak komunikacji to twój wróg. Rozumiesz? Komunikacja to twój przyjaciel, brak komunikacji to twój wróg. Brak komunikacji jest wynikiem niedowiarstwa. Chcesz nowych objawień, chcesz nowych rzeczy. A Słowo Boże mówi, stań na tym, co ci powiedziałem i uznaj, że to się wydarzy w odpowiednim czasie. Nie zaprzeczaj temu! Nie zaprzeczaj sobie, nie zaprzeczaj wobec innych. Od 2001 roku, od kiedy zaczęła we mnie rosnąć pewność tego, co ja robić mam w życiu. Krok po kroku i rok po roku, nigdy nie zrobiłem kroku do tyłu, nigdy, 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 nigdy nie poddałem wątpliwość tego, co powiedział do mnie Bóg. Chociaż nie widziałem, ale uznawałem te rzeczy. Nie widziałem, a uznawałem te rzeczy. Nie potrafię zrobić czegokolwiek. Mówiłem, że jestem w tym najlepszy. Szedłem i to robiłem. I patrząc na wielu was, widząc, że nie radzicie sobie w różnych dziedzinach życia, słyszeliście o tym tylko jedną rzecz. Jesteś w tym najlepszy. Jesteś w stanie to zrobić. Jesteś w stanie to zrobić. Bo skoro ja potrafiłem to zrobić, ty też możesz to zrobić. Sieję w was wiarę, dlatego że Bóg sieje w nas wiarę. Jeżeli tracisz komunikację, a jest bardzo prostą rzeczą zobaczyć, czy ją tracisz. Po pierwsze, wytracasz świeżość objawienia. Świeżość objawienia, starzejesz się w duchu. Wytracasz świeżość objawienia. Świeżość. W wyniku utraty świeżości objawienia spada w tobie ogień Boży. Nie chce się. Nie chce się. Tak działają uczucia. Nie chce się. Nie chce się. Wiesz, dlaczego się nie chce? Dlatego, że świeżość objawienia spada. Ogień Boży nie jest podsycany. Jak się nie chce, to się przekłada na ludzi. Ludzie zaczynają być zawoalowani. Widzi się innych ludzi jako gorszych, głupszych albo nieosiągalnych w kontakcie. Rozumiesz? Podważa się liderstwo, podważa się przyjaźń. Dlaczego? Bo się traci komunikację. Dlaczego? Bo to jest wynik niedowiarstwa. Coś wam powiem. Zdobędziemy tą ziemię. Amen. Nie tylko tą ziemię polską, ale zdobędziemy Europę. A potem pójdziemy dalej. W przyszłym roku założymy kościół na Bałkanach. Ruszymy na Bałkany. Rozumiecie? Będziemy głosić do muzułmanów. Teraz staliśmy w najgorszej dzielnicy Rotterdamu, gdzie były muzułmańskie rodziny, gdzie był cały miks kulturowy, religijny. I staliśmy na środku ulicy i krzyczeliśmy, że Jezus jest Mesjaszem, a nie Mahomet! Mahomet umarł! Wiesz, jak krzyczysz o tym w Polsce, to możesz krzyczeć. Ale jak masz krzyczeć, jak są wokół muzułmanie, rozumiecie, jest inaczej. Tam homoseksualiści chodzili z wózkami, a my krzyczeliśmy, że homoseksualizm jest grzechem. Podbijemy to wszystko. Jakim warunkiem? Że nie stracimy orientacji. Jak kaczka traci orientację, to drukuje dupą. Pamiętaj, to zasada. Jej się wydaje, że to jest normalne drukowanie. Nie drukuje się dupą. Drukuje się głową do dołu. Nabiera się powietrza. I się drukuje głową. Dupa jest okrągła. Głowa jest cienka. Ona ma przypijać wodę. Jak będziesz drukował dupą, rozumiesz? To diabeł będzie się nad tobą pastwił, nic nie zyskasz w życiu. Musisz nurkować głową. Musisz wierzyć. Musisz być człowiekiem, który nie ulegnie niedowiarstwu. Jak do ciebie coś mówi Bóg, to jest święte, to jest pewne, to jest zapieczętowane w niebie.
Nieważne, że dziś tego nie widzisz. Nie mów, ja muszę zobaczyć, ja muszę dotknąć, jaki będzie wyraz tego w świecie widzialnym. Bo wiara jest pewnością tego, co niewidzialne. Co niewidzialne. Jeżeli skupiamy się na tym, co niewidzialne, to to się manifestuje kiedy? W odpowiednim czasie. W odpowiednim czasie. Nie bój się tego. Nie bój się tego. Nie patrz na religię, nie patrz na humanizm. Nie patrz na odczucia, bo to są rzeczy nieistotne. Patrz na to, co mówi Boża prawda, jeżeli tracisz orientację. To chcę, żebyś dzisiaj był gotowy z tego. Jeżeli zacząłeś wytracać orientację, jeżeli zacząłeś mieć słabe objawienie, jeżeli ludzie zaczęli być zawoalowani, jeżeli przestałeś rozpoznawać w ludziach z Kościoła twoich przyjaciół, twoich liderów, ludzi, którzy kładą za ciebie życie, a ty za nich. Kiedy zacząłeś skupiać się na różnego rodzaju nierozwiązanych animozjach, to dzisiaj chcę, żebyś pokutował. Ja chcę, żebyś pokutował, bo to jest wynik niedowiarstwa. Ja w was widzę ludzi wiary. Ja w was widzę ludzi sukcesu. Ja w was widzę ludzi zwycięstwa. Mimo tego, że oczy moje rejestrują różne porażki, ale nie obchodzą mnie wasze porażki. Obchodzi mnie to, co widzę w duchu. Ja widzę ciągle w duchu ciebie takim, jakim Bóg cię powołał. Widzę wśród was ewangelistów, widzę proroków, widzę biznesmenów, którzy włożą potężne pieniądze na królestwo. Ja widzę takich ludzi. Widzę takich ludzi. Nie patrzę na was przez wasze deficyty. I Bóg nie patrzy na nas przez nasze deficyty. Rozumiesz? On patrzy na nas w duchu. I ty musisz zacząć oglądać w duchu wszystko wokół Boga i twój Kościół. Jeśli jest inaczej, to dziś z tego pokutuj. Pokutuj z tego. To jest zdrowa rzecz. Mam czyste serce, bo widzę was w duchu. Nigdy ode mnie nie usłyszeliście czegoś, co by was dobijało. Bo ja nigdy nie usłyszałem od Boga czegoś, co by mnie dobijało. Nigdy. Najwyższa korekta, nawet którą mi dawno, wyglądała w ten sposób, że wiedziałem, że mi się wszystko sypnęło. Siedziałem na gruzach, wszystko mi zburzył, wszystko mi zburzył. Ale usiadłem na tych gruzach, a on tam ze mną siedział na tych gruzach. I mówił, o tak, właśnie, razem z tobą teraz będę to sprzątał. Twój Zbawiciel, twój Bóg i mój Bóg. Rozumiesz to? Zanim będziemy wielbić Boga, chcę, żebyś w swoim sercu zrobił dzisiaj akt pokuty wobec każdego stanu niedowiarstwa, wobec Boga i wobec ludzi, którzy są wokół ciebie. Po prostu, jak będziesz jadł ten chleb i pił te wino, to zrozum, że jesteś Kościołem żywego Boga. Kościół żywego Boga. Rozumiesz? Wróć do wysokiego poziomu komunikacji. Wróć tym aktem, a objawienia będą płynąć. A ludzie przestaną być zawoalowani. Znowu będziesz widział. Widział. Znowu będziesz widział. Zagrajcie coś, a my zjedzmy. Ojcze, dziękujemy Tobie za krew Jezusa i za ciało Jezusa. Ojcze, dziękujemy Tobie, że nasze grzechy są przebaczone, że nasze choroby są uzdrowione, że demony, które się wdarły do naszego życia, są zwyciężone. Dziękujemy Ci, Ojcze, za krew Jezusa. Dziękujemy Ci, że nasze porażki są przykryte krwią Jezusa. Że nasze grzechy poprzednie, teraźniejsze i przyszłe są przykryte krwią Jezusa. Że nasze niedociągnięcia, niedomagania są przykryte krwią Jezusa. Ojcze, dziękujemy Tobie, że krew Jezusa wstanie się na nich i nieustajecznie. Dziękujemy Tobie, że nasze ciała są sprawne i silne. Że dzięki temu, że Jezus wziął na to dla siebie wszystkie choroby i niemoce, będziemy żyć 120 lat w szczęściu, zdrowiu, pobożności, odwiedzi.
Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Właśnie za to, że taki jesteś. Halleluja.
budowali go wokół mnie, gdy miała już 6 lat. Ja w imieniu Jezusa burzę ten mur. Ja burzę ten mur! Burzę go! Burzę go! W imię Jezusa! A ty przeklęty duchu, który ty kochałeś go kłamstwami, związany jest z tym pierwszym mężczyzną. Wołam! Nie dotykasz mnie. Nas
zmieniamy w szczerą miłość. Twoje słowo mówi, że w czasach ostatecznych miłość niektórych osiemnych. Ojcze, my bierzemy autorytet nad tym stanem. My w imieniu Jezusa Chrystusa uderzamy w ten stan. My mówimy rozpalone serce, rozpalone serce. Serca pełne pasji, serca pełne pasji dla Ciebie. Serca pełne pasji dla głoszenia Twojego słowa, dla szerzenia Twojego królestwa, dla wprowadzania Twojej prawdy, Ojcze.
mocnej mądrze. W mocnej mądrze. Oczy, ja modlę się teraz o wszystkich liderów w Kościele Mocy. W całym zespole apostolskim, o Bóg Boże, ja wzywam Twojego imienia, Jezusa. Ja zrzucam z nich wszelki ciężar teraz. I ja przeklinam każdą demoniczną siłę, która uderzała w ich życie i naciskała na ich życie. Ojcze, Ty, który jesteś Bogiem pocieszenia, wypełnij ich duszę teraz. Dotykaj ich zmęczonych ciał. Otaczamy ochroną Kościoła proroków.
Ojcze. My zakradamy diabłu drogę. Ojcze, niech w odwadze i do mnie prorokują. Ojcze, nasz. Ojcze, ja modlę się o mądrość. Przeklinam wszelką nadduchowość. Odcinam ich od zafałszowania. Od wszelkiego kłamstwa w imieniu Jezusa. Ojcze, ja wzywam Twojego imienia Jezus nad wstawiennikami. Ojcze, ja modlę się o siłę. Ojcze, o siłę. Odporność na stres. Odporność na stres. Głęboki proroczy ogląd dla nich, Ojcze. Twoja krew ich chroni, aniołowie ich wspomagają. Ojcze, ja modlę się o przedsiębiorców i biznesmenów w całym zespole apostolskim w obozie Bożym. W całym Kościele Mocy. Ojcze, ja modlę się o mądrość. Ojcze, ja zatrzymuję wszelki konsumpcyjny sposób myślenia. Ojcze, w imieniu Jezusa ja ustanawiam odwagę w decydowaniu. Ja ustanawiam nowe koncepcje dla nich. Ojcze, ja modlę się o przychylność ludzi dla nich, o przychylność urzędów, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja mówię poszerzenie zasobności finansowej. My teraz z autorytetem Kościoła otwieramy im nowe drogi do zarabiania pieniędzy. W imieniu Jezusa my otwieramy nowe drogi, my ustanawiamy nowe kontakty. W imieniu Jezusa my odsuwamy od nich ludzi przewrotnych i złych. W imieniu Jezusa my odcinamy ich od wszelkiego zwiedzenia. Odcinamy od wszelkiego kłamstwa. W imieniu Jezusa. O, mądrość. Mądrość i rozum na nich. Ojcze, ja modlę się przeciwko demonicznym siłom arogancji w Kościele Bożym i w całym zespole apostolskim. Ojcze, ja przeklinam demoniczne siły arogancji. Ja w imieniu Jezusa ustanawiam uniżenie jedni przed drugimi, Ojcze. W imieniu Jezusa ja przeklinam demoniczne siły arogancji. Ja związuję demoniczne siły kłótliwości. Ja w imieniu Jezusa odsuwam to od ludzi. Ojcze, żeby zdobywali po
zbawisz wtedy tylko to, Loro, a zawsze będziesz tak dobra, jak Yes. Yeah.
być oddał swoje życie. Każdy człowiek, który uwierzy w sercu swoim, że Chrystus wstał z martwych, a to oznacza również, że uwierzy, że umarł za jego grzechy i uzna go swoim Panem, będzie zbawiony. Jeżeli nie masz pewności, czy po śmierci pójdziesz do nieba, to znaczy, że nie masz pewności zbawienia. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, chodź do mnie, pomodlę się z Tobą. Musisz mieć pewność.
się o Ciebie i zostaniesz uzdrowiony i uwolniony, a potem pouczony, jak chodzić w zdrowie, a potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia demonów. W ranach i sińcach Jezusa jest uzdrowienie, człowieku, chodźcie tutaj, ustawcie się przed Tobą. Nie ma takiej choroby, która nie może być uzdrowiona i nie ma takiej przestrzeni w życiu człowieka, która nie może być uwolniona. Dlaczego? Ponieważ 2000 lat temu Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie choroby i niemoce. Stał się przekleństwem, abyś mógł dziedziczyć błogosławieństwo Abrahama. Wiecie, co to znaczy błogosławieństwo abrahamowe? Abraham był nazwany sprawiedliwym i był bardzo bogaty. Mówiąc błogosławieństwo abrahamowe, oznacza, że jesteś człowiekiem, któremu wiedzie się na przestrzeni ducha, duszy i ciała. To jest w ranach i sińcach Jezusa, a diabeł musi się wycofywać. Musi się wycofywać. Rozumiesz? Musi się wycofywać. Halleluja. Ewangeliści, ustańcie za nimi. Holy Sunday, Jesus, praise the Lord, the King of the Lord, Jesus. My przeklinamy każdą chorobę, każdą niemoc. Nakazujemy, aby ciała wracały do normy. Uwalniamy w tej chwili duszę ludzi od wszelkiej demonicznej siły w imieniu Jezusa Chrystusa. Nakazujemy, aby dusze i ciała wracały do normy teraz przez imię Jezus. My odcinamy ludzi od demonicznych sił, od przekleństw, od wszelkich niemocy. W imię Jezusa. W imię Jezusa. Co tobie jest? Co, okej. Okay. Co się działo w tym sercu? Okej. Okay. Ojcze, w imieniu Jezusa uwalniamy w tej chwili uzdrowienie. Serce. Serce ma w tej chwili wrócić do normy przez imię Jezusa. Przez imię Jezusa. Ale ręce połóż na Niego. Marta, połóż ręce na Niego. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa my ustanawiamy prawidłowe funkcjonowanie serca. Zastawki rozkazujemy, macie pracować prawidłowo. My wzbudzamy teraz to, co zniknęło. W imieniu Jezusa my nakazujemy, aby odrosło to, co zostało zniszczone. Serce masz być zdrowe. W imieniu Jezusa! Diable, ty podły duchu niemocy, nakazujemy ci, odsuń się od niego. Jego serce będzie działać do 120 lat, mocne i silne. Ustanawiamy, że nigdy nie będzie miał zawałów, nigdy nie dostanie wylewu w imieniu Jezusa Chrystusa. Ciało przyjmuj pełne uzdrowienie, pełne uzdrowienie. Macha, ale trzymajcie na nim ręce jeszcze, uwalniajcie moc. Odsuń się.
z tej ziemi. Rozumiesz? Młodość twoja może się odnawiać jak orła. Zrozum to. Możesz być zdrowy, silny. A jeżeli coś ci się stało, rozprowadzisz się na coś, masz pełne prawo do tego, żeby być zdrowym. Musisz wierzyć. Musisz wierzyć. Kiedy Jezus spotkał się z dwoma ślepymi ludźmi, którzy szli za nim długo, to on do nich powiedział: czy wierzycie, że mogę wam to uczynić? Tylko tyle. Czy wy wierzycie, że mogę wam to uczynić? I oni powiedzieli: tak, wierzymy. I on powiedział: to niech wam się stanie według wiary waszej. Niech ci się stanie w życiu według wiary twojej. Twoja wiara jest granicą, nic więcej. Rozumiesz? Twoja wiara to granica. Możesz mieć tyle, ile wierzysz. Osiągnąć tyle, ile wierzysz. Być tak zdrowy, jak wierzysz. Mieć taki wysoki poziom życia, jak wierzysz. Być taki pokorny i uniżony, jak wierzysz. Rozumiesz? Możesz tak kochać, jak wierzysz. W ogóle wiesz? Tak jak wierzysz. Wiesz, to co twoje. Królestwo jest twoje. Cała jego potęga jest twoja. On sobie odbiera chwałę właśnie w ten sposób. Jest napisane: upodobało się Ojcu dać wam królestwo. W królestwie nie ma chorych. W królestwie nie ma zdemonizowanych. W królestwie nie ma biednych. W królestwie nie ma załamanych nerwowo. W królestwie nie ma uzależnionych od różnych rzeczy. W królestwie nie ma kłócących się. Rozumiesz? Nie ma słabych. Dlatego jest napisane: niech słaby powie: jestem mocny, jestem bohaterem. Niech uzna to. To wiara twoja. To wiara twoja. Czego chcesz, pyta Bóg dzisiaj? Czego chcesz? Możesz wszystko osiągnąć, każdą rzecz. Czy to jest trudne? Tak, to jest trudne, bo żyjemy na terenie nieprzyjaznym do życia. Ziemia nie jest nam przyjazna do życia. W ogóle rozumiecie, że ziemia nie jest naszym domem? To nie jest nasz dom. Nie przyzwyczajaj się za bardzo do ziemi. Ziemia zostanie zutylizowana, rozwalona. I będzie nowe niebo i nowa ziemia. A więc dzisiaj żyjesz na gruncie nieprzyjaznym. Ten grunt, nieprzyjazny grunt jest miejscem, gdzie funkcjonuje diabelska partyzantka. Ale to tobie została dana ta ziemia nie jako mieszkanie, ale miejsce, gdzie masz zarządzać. Rozumiesz? Taki teren do zarządzania. Po prostu. Teren do zarządzania. U jednych ludzi pojawiły się kiedyś mrówki w domu faraonki. Przyszły. Modlili się i wyszły. Dlaczego oni to zrobili? Pomogli. Twoja wiara. Twoja wiara. Niech ci się tak dzieje we wszystkim, jak wierzysz. Dlatego musisz najbardziej w swoim życiu zająć się tym, aby być wierzącym człowiekiem. Wierzący człowiek. To twój cel, bycie wierzącym człowiekiem. Zapłać każdą cenę, bo wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Rozumiesz? Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Byłem teraz w takim sklepie w Holandii, w takim outlecie. Były tam bardzo tanie rzeczy. Ale nie było rozmiaru dla mnie tych tanich rzeczy. Wiesz, jest przykre, jak patrzysz na coś, co możesz kupić za 50 zł, a w Polsce kosztuje 250 i nie ma twojego rozmiaru. To przykre. Prawda? Więc odszedłem od tego wieszaka i się pomodliłem. Mówię: Boże, jest mi przykro, że nie ma mojego rozmiaru. I poszedłem gdzie indziej. I po prostu się tam zawróciłem. I tam, gdzie nie było mojego rozmiaru, wisiał jeden mój rozmiar. To jest jeden rozmiar. To są, jak mam mówić, malutka rzecz, drobna rzecz. Może ktoś powie: o co to?
Ale to jest dla mnie ważne. Wiesz, dlaczego to jest dla mnie ważne? Bo to jest mój Bóg, który mnie kocha. Ten Bóg mnie wyprowadził z więzienia. Ten Bóg spowodował, że mogę prowadzić Kościół. Ten Bóg spowodował, że mam żonę wspaniałą. To ten Bóg dał mi bluzę Nike. Ten Bóg. Czy ty rozumiesz, że to jest Bóg, który tak ciebie kocha, że się interesuje każdą najdrobniejszą dziedziną twojego życia i ma tylko jeden wymóg wobec ciebie. Jeden wymóg. Czy ty w ogóle wiesz, że on ma jeden wymóg? I tak naprawdę to nie jest jego przykazanie, tylko to jest kluczyk do jego kajdanków, który ma na rękach. On ma kajdanki, które sam sobie założył. I te kajdanki to jest twoja wola. Wolną wolą jest Bóg związany, twoją wolną wolą. On niczym jest więcej związany, się związał człowiekiem, jego wolną wolą. A kluczykiem jest wiara. On ma tylko jeden wymóg. Wierz. Wierz w moje słowa. Wierz w moje słowa. Bo wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Dlatego bardzo cię proszę, żeby dzisiejszy dzień był dniem, który popchnie cię dalej w wiarę twoją. Nie w uczucia, ale w wiarę. Bo na ziemi nie będziesz miał cały czas dobrych odczuć. Rozumiesz? To nie będzie tak. To będą raz dobre, raz złe. Raz dobry, raz zły. Ale przez wiarę przejdziesz wszystko. I zwyciężysz. Będziesz zdrowy i silny. Rozumiesz? Zdrowy.